Narody wprowadzić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Bardzo serdecznie pragnę powitać we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, której obraz bolesci wpisuje się w historię naszych dziejów, wszystkich uczestników przystanku Niepodległość, która już po raz trzeci, który już po raz trzeci gości w naszej polanickiej świątyni, dokładnie po raz czwarty, tak właśnie. To znaczy, że jest to miejsce wybrane i ulubione. Bardzo serdecznie witam pierwszego biskupa diecezji świdnickiej, księdza profesora biskupa Ignacego Deca, wraz z kapłanami celebrującymi, to ksiądz doktor Krzysztofora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego oraz ksiądz doktor Krzysztof Rusiecki, który jest odpowiedzialny w przeepiskopacie za wszystkich rzemieślników. Także bardzo serdecznie witamy. Przyjechał z odległego Sandomierza, aby wziąć udział także w tej szczególnej modlitwie i spotkaniu tych, którym dobro ojczyzny leży głęboko na sercu. Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich was, drodzy uczestnicy tego spotkania. Będziemy powierzać opatrzności Bożej losy naszej ojczyzny, wpatrując się w sposób szczególny w naszą Matkę, bo u jej serca można wyprosić wszystko, a to jest dom naszej Matki i Królowej Pani w Niebowziętej. Na początku chciałbym przeprosić za małe spóźnienie, bo po drodze napotkaliśmy na kilka lamp, prawda, przy pasach drogowych i duże kolejki, stąd też nastąpiło to małe opóźnienie. Bądźcie wszyscy zaproszeni do wspólnej celebracji Eucharystii, która jest zawsze najważniejszym wydarzeniem w naszym życiu codziennym, w każdego dnia.
I też jeżeli mamy jakieś sympozja, jakieś spotkania, pamiętajmy, że msza święta stanowi ten centralny punkt, kiedy jesteśmy właśnie jako wspólnota, prawda, przed Panem Bogiem. Na początku, żebyśmy mogli przyjąć dar Bożego Słowa, pokarm Bożego Słowa i pokarm eucharystyczny, uznajmy przed Panem Bogiem, że zgrzeszyliśmy. Spowiadam się Bogu Ojcu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący Syn, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Oto Słowo Boże. Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu.
Stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przygodni bracia kapłani, obecni w konfesjonale, księże dziekanie Wojciechu i bracia kapłani obecni w koncelebrze na początku powitani przez księdza proboszcza. Bardzo droga i szanowna pani Krystyno, organizatorko tego wydarzenia, które ma na imię Przystanek Niepodległości, wszyscy członkowie tego wydarzenia, goście zaproszeni, kuracjusze, wszyscy, którzy właśnie jesteście w tej świątyni, bracia i siostry, łącznie z naszymi drogimi żołnierzami. Widzę, że są żołnierki, prawda, dziewczęta i także właśnie mężczyźni. Ja byłem też wojskowym w latach 63-65. Dopracowałem się stopnia starszego szeregowca jako kleryk Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Byłem pełne 2 lata właśnie w tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim. Bracia i siostry w Chrystusie, każdego roku w
połowie miesiąca września w liturgii Kościoła przeżywamy takie dwa pasyjne dni. Wczorajszy dzień, 14 września, spoglądaliśmy ze czcią i z miłością na krzyż Chrystusa stojący na Golgocie. Na krzyż, przez które przyszło zbawienie na świat. I dzisiaj mamy drugi dzień pasyjny, 15 września, kiedy też jesteśmy na Golgocie i spoglądamy na Maryję. Na Maryję jako na Matkę Bolesną. Przeszytą, prawda, wielkim cierpieniem, przeżywającą mękę i śmierć swojego Syna. Wtedy właśnie wypełniły się najbardziej, najczytelniej słowa, które usłyszała 40 dnia po narodzeniu Jezusa w świątyni jerozolimskiej, kiedy było ofiarowanie, kiedy starzec Symeon powiedział: oto ten jest przeznaczony na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Tak mówił o tym dzieciątku, które było ofiarowane. A Matce Bożej powiedział: a twoją duszę miedź przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Ten miecz przeniknął najdotkliwiej Maryję właśnie na Golgocie, gdy przeżywała ostatnie godziny życia swojego Syna. Moi drodzy, przyjrzyjmy się dziś boleści Matki Bożej, także naszemu cierpieniu i także właśnie spróbujmy to połączyć z tematem tegorocznego przystanku niepodległości: wolność jest w nas. Nie wiem, czy to nam się uda, ale jest tu możliwe połączenie, aby będziemy mieć trzy punkty w homilii, mianowicie biblijne wzmianki o cierpieniu Maryi, dalej powiemy o cierpieniu i boleści w naszym życiu i w trzecim punkcie powiemy właśnie o wolności, która jest w nas, wolność na służbie prawdy i dobra. To będzie ujęcie głównie właśnie kardynała Wojtyły, papieża świętego Jana Pawła II. A więc zaczynamy od spojrzenia na Maryję, na jej cierpienie, które na Golgocie osiągnęło swoje apogeum, ale wiemy, że Maryja całe życie kroczyła właśnie drogą cierpienia. Cierpienia właściwie, dodajmy, przeżywanego. Nie znamy zmartwień i bólu Maryi z okresu dzieciństwa. Na pierwszy jej smutek natrafiamy podczas zwiastowania. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. To niebezpieczeństwo pozostania samotną z dzieciątkiem zażegnał sam Bóg. Ewangelista zapisał: gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Następne bolesne doświadczenie Maryi, zapisane w Ewangelii, miało miejsce tuż przed narodzeniem Jezusa. Dla mającej rodzić Maryi nie znalazło się miejsce w normalnej ludzkiej chacie,
powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie, odnotował święty Łukasz Ewangelista. Kolejne trudne doświadczenie to ucieczka do Egiptu, gdy oni się oddalili, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię jego matkę i uchodź do Egiptu, pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda, odnotował ewangelista Mateusz. Następne zmartwienie Maryi, zmiankowane w Ewangelii, to zagubienie Jezusa w czasie dorocznej pielgrzymki świętej rodziny do Jerozolimy na święto Paschy, gdy Jezus miał 12 lat. Maryja swój ból wyraziła wówczas w słowach: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Cierpienie i boleść Maryi osiągnęły swój zenit na Golgocie. To tu właśnie najbardziej wypełniły się słowa starca Symeona, jeszcze raz to powtórzmy, wypowiedziane w czasie ofiarowania: a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Jest o tym mowa w dzisiejszej prefacji, gdy Maryja stała pod krzyżem w czasie męki i śmierci swojego syna, spełniła się przepowiednia Symeona: miecz boleści przeniknął jej duszę. Przeszedł miecz boleści Maryję, przeżywającą mękę i śmierć swego syna na Kalwarii. Tym bólem opiewa dzisiejsza sekwencja mszalna Stabat Mater Dolorosa. Bolejąca matka stała u stóp krzyża we łzach cała, kiedy na nim zawisł syn, a w jej pełnej jęku duszy od męczarni i katuszy tkwił miecz ostry naszych win. Jakże smutna i strapiona była ta błogosławiona, z której się narodził Bóg. Jak cierpiała i bolała, jakże drżała, gdy widziała dziecię swe wśród śmierci trwóg. Któryż człowiek nie zapłacze, widząc męki i rozpacze Matki Bożej w żalu tym? Któż od smutku się powstrzyma, mając matkę przed oczyma, która cierpi z synem swym? Widzi, jak za ludzkie winy znosi męki syn jedyny, Jezus, jak go smaga bat. Widzi, jak samotnie kona owoc jej czystego łona, dając życie za ten świat. W tym klimacie współcierpienia z Chrystusem Maryja przyjęła z krzyża Jego słowa odnoszące się do niej: niewiasto, oto Syn Twój. Odważmy się je skomentować następująco: ja odchodzę, ale nie zostawiam Cię samej, przekazuję Ci mego zastępcę, będziesz go miała odtąd za syna. A Ty, umiłowany z uczniu, popatrz, oto matka Twoja, bądźcie razem. Pamiętajmy, to są także słowa do nas skierowane. Gdy Jezus oddał na krzyżu ducha, skończyło się jego cierpienie fizyczne, ale pozostało jeszcze cierpienie duchowe Maryi, gdy wypadło jej patrzeć na zdjęte z krzyża martwe ciało.
Syna. Wizualnie jest ono utrwalone w każdej piecie, poczynając od piety Michała Anioła znajdującej się w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. To tyle na temat punktu pierwszego, cierpienie Maryi osiągające punkt kulminacyjny na Golgocie. Punkt drugi, cierpienie i boleści w naszym życiu. Moi drodzy, droga cierpienia i boleści jest przydzielona wszystkim ludziom. Jest ona konsekwencją grzechu pierworodnego i wiąże się z naszym fizycznym i duchowym ograniczeniem, z naszą ludzką kondycją. Cierpienie cielesne i duchowe jest obecne w życiu osobistym, jest rodzaj cierpienia związany z kondycją fizyczną naszego organizmu. Oto doświadczamy różnych chorób, przechodzimy przez zabiegi operacyjne, widzimy chorych sparaliżowanych, stajemy bezradni wobec nieuleczalnie chorych, są wśród nas niepełnosprawni. Wiele niedołężności i słabości fizycznej doświadczają ci, którzy dochodzą do kresu życia. Tego rodzaju cierpienie nie ominęło nawet Ojca Świętego Jana Pawła II, który odchodził od nas niedołężny fizycznie, przestał chodzić, a na końcu przestał nawet mówić. Na naszej drodze życia osobistego, rodzinnego, rozsiane jest cierpienie duchowe. Czyż nie boli cię to, że ktoś zdradził cię w miłości, że zachował się jak nie człowiek, że cię zostawił mąż, że córka, syn czy wnuk przestali uczęszczać do kościoła, że ktoś z domowników stał się alkoholikiem czy narkomanem, że córka czy syn żyją na kontrakcie cywilnym albo w ogóle bez żadnego kontraktu. Ludzkie cierpienia i boleści mają przeróżne imiona. Są także fizyczne i duchowe cierpienia przynoszące ludziom katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, trąby powietrzne, pożary, a także katastrofy lotnicze, kolejowe, samochodowe, różne nieszczęśliwe wypadki, po których trafiamy do szpitala albo stajemy się do końca życia kalekami. Cierpienia fizyczne na wielką skalę zadają sobie ludzie nawzajem. Więc widzimy to na co dzień. W miesiącu, w którym jesteśmy, wspominamy właśnie to, co się działo we wrześniu, gdy wybuchła II wojna światowa. Barbarzyństwo, obozy koncentracyjne, zesłania na Sybir i rozstrzeliwania ludzi, nagminne, Katyń, inne miejsca kaźni na wschodzie i na zachodzie doznawane, prawda, od dwóch naszych nieżyczliwych, mało powiedziane, barbarzyńskich sąsiadów, jakich mieliśmy, prawda, w tamtym czasie zginęło w naszej ojczyźnie prawie 60 milionów ludzi. Tak więc to była taka wielka, prawda, boleść. To trudno nazwać, trudno wyszukać właściwego słowa, żeby oddała jakaś gehenna, prawda, która
no, za sprawą ludzi, którzy najpierw powiedzieli Bogu nie, Bożemu prawu, a potem to właśnie, prawda, przeszło na powiedzenie nie drugiemu człowiekowi. Ostatnio właśnie mieliśmy też okazję, żeby to sobie przypomnieć, gdy była beatyfikacja rodziny Ulmów właśnie na Podkarpaciu w Markowej. Moi drodzy, cierpienia zadają niestety ludzie jedni drugim. Jedni drugim nakładamy na ramiona różne krzyże. Zauważmy, że nie jesteśmy w stanie całkowicie uwolnić się od cierpienia. Nie potrafimy też uchronić naszych bliskich, naszych przyjaciół od cierpienia. Cierpienie musimy przyjąć, gdyż nie można przed nim uciec. Można próbować go usunąć, nieco zmniejszyć, ale nie jest możliwe, żeby pozbyć się cierpienia w ogóle. I dlatego ważne jest to, jak my zachowujemy się w cierpieniu. Możemy je przeżywać w postawie buntu, w postawie narzekania, biadolenia, ale można je też przeżywać w łączności z cierpieniem Chrystusa i Maryi. Można z naszym cierpieniem przechodzić przed krzyż Chrystusa i czerpać siłę, moc z krzyża Pana Jezusa, czerpać siłę i moc od Matki Bolesnej. Od Matki Bolesnej. Tak więc jedno jest pewne, że jeżeli cierpienie przeżywamy z Bogiem, to jest to droga do szczęśliwego końca. To tyle na temat punktu drugiego i nam zostaje jeszcze punkt trzeci, taki trochę filozoficzny i teologiczny, związany z hasłem waszego wydarzenia Przystanku Niepodległości. Moi drodzy, jak powiedziałem, tutaj wykorzystamy właśnie myśl wielkiego, największego naszego pasterza, jakiego mieliśmy właśnie w dziejach naszego Kościoła, no i także jakiego Kościół miał w dziejach, prawda, swoich, Jana Pawła II. Najpierw spojrzyjmy na jego działalność, prawda, no, jeszcze profesorską, gdy kształtował swój umysł poprzez właśnie studia filozoficzne i teologiczne. Wedle kardynała Karola Wojtyły osoba ludzka to nie tylko byt obdarzony świadomością i samoświadomością. To nie tylko ktoś, kto poznaje, kto odkrywa prawdę, ale to także podmiot, który dokonuje wolnych wyborów moralnych. Owe wybory moralne oświetla, czy też uprzedza poznana prawda. Dlatego też wolność godna tego miana może się spełniać tylko w prawdzie. To papież, najpierw kardynał Wojtyła, a potem jak się stał papieżem, to ciągle podkreślał o związku, prawda, wolności z prawdą. Prawda ukierunkowuje właśnie wolność. Całe dzieło, osoba i czyn jest niczym innym jak prezentacją osoby ujawniającej się w spełnianiu wolnego czynu. Nikt tak ostatnio wszechstronnie nie zanalizował wolnego działania człowieka, jak właśnie uczynił to we wspomnianym dziele osoba i czyn kardynała Wojtyły. Nie wchodząc w szczegóły, poprzestańmy tu na stwierdzeniu, że kardynał Wojtyła określa wolność jako właściwość osoby zwaną samostanowieniem oraz jako właściwość woli, władzy, przez którą osoba urzeczywistnia samostanowienie.
Więc mamy tu dwa rodzaje wolności, żebyśmy właśnie wiedzieli. Jeden będzie nazwany wolność w sensie podstawowym, a drugi rodzaj wolny w sensie rozwiniętym. Ale powoli. Pierwszy rodzaj wolności nazwał autor osoby i czynu wolnością w znaczeniu podstawowym, zaś drugi wolnością w znaczeniu rozwiniętym. Pierwszy jest uwarunkowany przez dwie inne struktury w osobie, mianowicie samoposiadanie i samopanowanie. Człowiek ma tę właściwość, że może właśnie samego siebie posiadać i też samemu sobie panować. Jest tendencja, żeby panować nad drugimi, ale ważniejsze jest panowanie nad samym sobą. Jak to samopanowanie nad samą sobą dobrze ustawimy, to także dobrze ustawiamy później panowanie, prawda, nad drugimi, które staje się służbą. Służbą, która dokonuje się w miłości. W miłości. W procesie rozstrzygania. Moment, jeszcze muszę wrócić do przodu. Pierwszy jest uwarunkowany przez dwie inne struktury w osobie. Już powiedziałem, samo posiadanie, zaś drugi przejawia się w rozstrzyganiu, w wyborze. Ta wolne w znaczeniu rozwinięte to jest nic innego jak wybór, jak podejmowanie decyzji. Tylko człowiek właśnie może decyzję podejmować, prawda? Ale poprzedza najpierw akt poznawczy. Mogę, nie muszę. Chcę. Powinienem. To są te słowa, którymi my wyrażamy właśnie, że jesteśmy wolni. W procesie rozstrzygania i wyboru dobra czy zła ważną rolę odgrywa prawda. Jeszcze raz to powtarzam. O przedmiocie wyboru jako dobra uwidacznia się tu pewna zależność osoby od prawdy. Ostatecznie w doświadczeniu wolności ujawnia się zależność wyboru od własnego ja i zależność od prawdy. Rzeczywistość tę nazywa ksiądz kardynał transcendencją osoby w czynie. Ten właśnie rodzaj transcendencji nazywany przez autora transcendencją pionową, przesądza jego zdaniem o wyższości i szczególnej pozycji człowieka jako osoby w świecie. Łączy się on z doświadczeniem powinności odczytywanej przez sumienie, a to z kolei stanowi podstawę do odpowiedzialności osoby. To można by tak skrótowo, bo to jest prawda temat na wykład, na wiele wykładów. Na uczelniach, prawda, na wydziałach filozoficznych takie wykłady są prowadzone. Ale pamiętajmy właśnie, że to nie są takie rzeczy proste, które czasem ludzie upraszczają. Myślę, że to czego dokonał kardynał Wojtyła, jest jakimś takim bardzo ważnym wkładem właśnie, prawda, w poznaniu osoby ludzkiej, w poznaniu człowieka. Ludzie sami siebie nie znają, żeby poznać godność. Często mówił papież, że wolność jest miarą naszej godności. I teraz przejdźmy właśnie już do Jana Pawła II. No tu jest też wielkie pole, prawda, do zbadania, ale no wiadomo, prawda, że tutaj w homilii musimy, prawda, tylko takie małe zmianki zrobić. Mianowicie z całego nauczania o wolności człowieka Jana Pawła II chciałbym dwa teksty tylko wybrać. I to teksty, które pochodzą z pielgrzymek do ojczyzny. I to może takie, które pierwsze pochodzi tutaj z naszego Dolnego Śląska, bowiem o wolności mówił Jan Paweł II w czasie drugiej pielgrzymki do ojczyzny w roku 83 w homilii wygłoszonej najpierw pod szczytem Jasnej Góry w dniu 19 czerwca 83 papież powiedział, cytat:
Chrystus obecny wraz ze swą Matką w polskiej Kanie stawia przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana. Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości, jak się wyraża poeta Leopold Staff. Oto twoja pieśń w tej książce. Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. I patrzymy dzisiaj, jak to jest. Jedni właśnie wolności używają ku budowaniu tego, co dobre, tego, co, prawda, co jest godne, a drudzy właśnie używają wolności, żeby zabijać, żeby niszczyć. Do czynienia dobrego użytku z wolności, więc wolność jest do budowania, a nie do niszczenia. Ta jasnogórska ewangelizacja do życia w wolności godnej synów Bożych ma swą długą, sześciowiekową historię. Papież, to jest słowa jeszcze papieża. Iluż tutaj się nawróciło, przechodząc od złego do dobrego, użycia swojej wolności, mówił na jasnej górze papież. Iluż odzyskało prawdziwą godność przybranych synów Bożych. I drugi tekst, moi drodzy, pochodzący tutaj właśnie z naszej dolnośląskiej ziemi. O wolności papież mówił, Jan Paweł II, podczas homilii na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Może niektórzy wasze starsi byli na tym spotkaniu, które miało miejsce na tym wielkim placu, dzisiaj zabudowane. A wtedy był jeszcze wolny przy hotelu Wrocław. Tak, i ja byłem wtedy rektorem, byłem w todze rektorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego. Padał troszkę deszcz, było zimno, chłodno, także papież nawet o tym wspomniał, że tak, i w pewnym momencie zaśpiewał w czasie homilii, prawda, oto wielka tajemnica wiary, bo mówił o Eucharystii. Ale moi drodzy, wracajmy tutaj do tego, co nas interesuje. W punkcie 5 homilii Jan Paweł II powiedział, cytat, kongres zachęca nas, aby spojrzeć na wolność człowieka z perspektywy Eucharystii. Bo wiemy, kongres miał hasło Eucharystia, wolność. Eucharystia, wolność. Dlatego właśnie o wolności papież, prawda, nie omieszkał właśnie powiedzieć. Śpiewamy w hymnie kongresowym, Ty zostawiłeś nam dar Eucharystii, by ład wewnętrzny tworzyć wolności. Jest to bardzo istotne stwierdzenie, mówił papież. Prawdziwa wolność wymaga ładu. Chodzi tu przede wszystkim o ład moralny, ład w sferze wartości, ład prawdy i dobra. W sytuacji pustki w dziedzinie wartości, gdy w sferze moralnej panuje chaos i zamęt, wolność umiera. Człowiek z wolnego staje się niewolnikiem. Niewolnikiem instynktów, namiętności czy pseudowartości. To prawda, mówił dalej papież, ład wolności buduje się w trudzie. Prawdziwa wolność zawsze kosztuje. Każdy z nas musi ciągle od nowa ten trud podejmować. I tu rodzi się następne pytanie. Czy człowiek może u władz wolności zbudować sam, bez Chrystusa, czy nawet wbrew Chrystusowi? Pytanie niezwykle dramatyczne, ale jakże aktualne w kontekście społecznym, przesyconym koncepcjami demokracji, inspirowanej ideologią liberalną. Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społeczeństwu, iż Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że Kościół jest wrogiem wolności, że wolności
nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś niesłychane pomylenie pojęć, wołał papież. Kościół bowiem nie przestaje być w świecie głosicielem Ewangelii wolności. To jest jego misja. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, napisał święty Paweł w liście do Galatów. Dlatego chrześcijanin nie lęka się wolności. Podejmuje ją w sposób twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia. Bo wolność dana jest nam przez Boga, jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także zadana. Ona jest pierwszym powołaniem. Ona jest pierwszym powołaniem, mówi papież. I zacytował świętego Pawła znowu. Wy, bracia, powołani jesteście do wolności. To jest w liście do Galatów 5:13. A to, że Kościół jest wrogiem wolności, jest jakimś chyba nonsensem, mówił papież dalej, tu w tym kraju i na tej ziemi wśród tego narodu, gdzie Kościół tyle razy dowiódł, jak bardzo jest stróżem wolności. I to zarówno w minionym stuleciu, jak i w obecnym, jak w ostatnim 50-leciu jest stróżem wolności, bo Kościół wierzy, że do wolności wyzwolił nas Chrystus. To mamy słowa papieża. One nie są łatwe, ale są bardzo ważne. Bardzo ważne i trzeba urządzać sympozja, żeby je wyjaśniać, bo znamy papieża pobieżnie, tylko tam, prawda, z kremówek niektórzy tylko o tym mówią. Tak, czy jakiś tam, prawda, takich no, spotkań może mniej ważnych, mniej znaczących, a jest do odkrycia jeszcze no, tyle prawd, które są zawarte w jego nauczaniu, a wszystko mamy w języku polskim dzisiaj właśnie udostępnione. Moi drodzy, więc zapamiętajmy sobie o tej wolności w sensie podstawowym, to jest coś wrodzonego. Tego, kto się urodzi człowiekiem, to ma to wrodzone, że właśnie jest, właśnie, że może sam stanowić o sobie. A ta wolność, która może być kształtowana i do której możemy wychowywać ludzi, to jest właśnie głównie właśnie sposób, prawda, podejmowania decyzji. Chodzi o to, żeby właśnie nasze decyzje szły w kierunku wyboru dobra, w kierunku budowania, a nie niszczenia. Więc to możemy tak właśnie streścić, prawda, to co powiedzieliśmy właśnie o wolności tutaj u kardynała Wojtyły i u Jana Pawła II. I kończymy ostatnim zdaniem. Moi drodzy, to jak my zachowujemy się w cierpieniu, to jak zachowujemy się w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, politycznym, zależy od nas. Jako wolni ludzie winniśmy naszą wolność kształtować w kontekście zawsze prawdy i dobra. Nie wolno wolności odłączać od prawdy i od dobra. Wolność licząca się z prawdą ma służyć dobru, które jest tworzone w miłości. Módlmy się w tej Eucharystii, którą sprawujemy na początku tego wydarzenia, przystanek Niepodległość, prawda, abyśmy umieli wybierać zawsze to, co dobre, abyśmy po prostu kochali prawdę i te wartości, które się nie starzeją, a które dzisiaj są, prawda, poniewierane. Poniewierane w życiu publicznym, w dyskursie narodowym, który trwa przed wyborami. Tak, ale o wyborach ktoś sobie powiedzie tam na sali, w kościele nie będziemy już mówić, tak. To, ale pamiętajmy, że fundament wszystkiego jest właśnie u Chrystusa. U Chrystusa, a Chrystus ten, to, co te skarby złożył w Kościele.
My czasem no, nie potrafimy tymi skarbami właściwie tak dysponować, ale one są. One są, są ludzie, jednak Pan Bóg nam daje takich ludzi, którzy potrafią tymi skarbami tak jakoś, prawda, dobrze dysponować i przez to właśnie pomnażać dobro, prawda, narodowe, dobro wspólne nas wszystkich. Niech Matka Boża Bolesna właśnie nas pomoże, byśmy mogli właśnie no, budować przyszłość naszej ojczyzny, Europy, prawda, i świata właśnie na drogach wolności kierowanej prawdą. Prawdą, która w praktyce właśnie się przekształca w miłość. Amen. I do Pana Boga naszego Ojca, który nas stworzył, który nam przysłał swojego Syna, który nas odkupił na drzewie krzyża w obecności Maryi, zanieśmy teraz nasze pokorne błagania. Módlmy się za Kościół na całej ziemi, aby był dla świata znakiem nieustannej opieki Boga nad ludźmi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za pasterzy Kościoła, za papieża Franciszka, za naszego biskupa Marka, biskupa Adama i obecnego wśród nas biskupa Ignacego, aby chcieli służyć Bogu i ludziom na wzór Maryi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za wszystkie narody pogrążone w konfliktach zbrojnych, aby zapanował w nich pokój. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby pamiętała o swoich chrześcijańskich korzeniach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za uczestników inicjatywy Przystanek Niepodległość, aby Bóg obdarzał ich wszelkimi potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, a w sposób szczególny za zmarłych w obronie naszej Ojczyzny, aby wraz z Maryją wysławiali Boga na wieki. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy tak jak Maryja przyjmowali wolę Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, bądź uwielbiony w naszych sercach, w naszej świętej liturgii. Przyjmij nasze pokorne błagania, które złożyliśmy w Twoje Boże dłonie. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Matko, daj święto, Bóg serca Twego, mieczem boleści, zgrość przeżytego. Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami, uciecz pogrzeszny, módl się za nami. Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami,
naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, Twój Syn dał nam za Matkę Najświętszą Marię Pannę, gdy stała pod Jego krzyżem. Przyjmij na swoją chwałę modlitwę i ofiary, które składamy obchodząc jej wspomnienie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Gdy Maryja stała pod krzyżem w czasie męki i śmierci swojego Syna, spełniła się przepowiednia Symeona, miecz boleści przeniknął jej duszę. Ty jednak przemieniłeś jej cierpienie w radość i połączyłeś ją z Chrystusem w wiekuistej chwale. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem,
naszym biskupem Markiem, obecnym wśród nas biskupem Ignacym oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, Panu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, Panu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Módlmy się. Przyjąwszy sakrament wieczne odkupienia, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy, wspominając współcierpienie Najświętszej Maryi Panny, dopełniali cierpienia Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tej Eucharystii. Otrzymaliśmy pokarm niebieski do naszego ducha. Pokarm dla ciała to pochodzi z tej ziemi, nad nim pracujemy, nad chlebem. Natomiast pokarm dla ducha otrzymujemy od samego Boga. To jest pokarm niebieski, tym pokarmem jest Słowo Boże, które zawiera prawdę. To jest głównie pokarm dla umysłu. Mówiliśmy, że właśnie, że prawda musi być pierwsza, żeby potem właśnie według prawdy wybrać to, co dobre. To, co dobre. Tak więc to jest pokarm dla umysłu, ale także jest potrzebny pokarm dla serca, dla całego człowieka, dla naszego ducha, żeby właśnie dobrze wybierał. To jest właśnie pokarm eucharystyczny. Eucharystyczny, byśmy mieli właśnie darę Ducha Świętego, prawda, do dyspozycji, byśmy mogli dzięki nim, prawda, się Panu Bogu podobać. Ja nie mogę zostać na dłużej, bo mamy obowiązki. Jutro jedziemy do Legnicy na spotkanie biskupa dolnośląskiego. Tak, a dzisiaj też jestem uzależniony, prawda, od tutaj księdza, który mnie przywiózł. Chętnie bym posłuchał, bo patrzyłem na program. Jest bardzo interesujący. Bardzo interesujący i myślę, że jest bardzo potrzebny, żeby dzisiaj w tym chaosie myślowym, w tym natężeniu, prawda, ideologizacji życia publicznego, żeby właśnie no, prawda była usłyszana, żeby prawda się przebijała do umysłów ludzkich, bo właśnie prawda, Pan Jezus powiedział, poznajcie prawdę, prawda was wyzwoli. Można powiedzieć, że świat jest wyzwalany przez prawdę i przez miłość, przez te dwie wartości, a więc przez Słowo Boże, prawda, i przez krzyż. No to widzę, że Pani się szykuje, Krystyna, do słowa. Proszę Pani, prosiłem bardzo. Bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Ekscelencjo księży biskupie, czcigodni księża. Dlatego właśnie zawsze przystanek Niepodległość rozpoczynamy Eucharystią. I tą Eucharystią umocnieni przeżywamy trzy przystankowe dni, na które, jak wiecie, przyjeżdżają goście z całej Polski. Jesteśmy zaszczyceni tym, że od początku ekscelencja ksiądz biskup Ignacy jest z nami, pozwolę sobie ekscelencję nazwać przyjacielem przystanku Niepodległość. Dziękujemy za to. Jesteśmy zaszczyceni współpracą z 22. Karpackim Batalionem Piechoty Górskiej. Popatrzcie Państwo na te polskie mundury z polską flagą.
serce rośnie i jest nam ten widok wyjątkowo bliski i dziękujemy za to. Dziękuję panu pułkownikowi Romanowi Łubińskiemu, po raz drugi młodzież zespołu szkół technicznych z Kłodzka, klasy mundurowe podejmują flagę i maszerują z nią tak pięknie. Dziękuję wam za to. No i dziękuję wam wszystkim, że jesteście. Przyjechaliście na przystanek, na pewno jeszcze dojadą liczni goście. Cieszmy się tą naszą wspólną obecnością i pracujmy dla naszej ojczyzny. Tyle, co możemy dla niej zrobić. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszystkim szczęść Boże, szczególnie na ten czas, prawda, pobytu tutaj w Polanicy Zdroju. Niech nam Bóg błogosławi, byśmy się Panu Bogu podobali przez poznawanie prawdy, przez dobre wybory moralne i przez właśnie czyny miłości. Czyny miłości, które będą przepustką do nieba. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Poczet sztandarowy wyprowadzić.